Pytania tylko do mikrofonu. A że wy macie, zawsze mieliście, nie że teraz nagle otrzymaliście otwarte umysły i po prostu wiecie, gdzie i na czym zrobić biznes. Mam tutaj na widowni Marka. Marek, pokaż się, wstań ładnie. Marek okazuje się w takiej rozmowie krótkiej przed prezentacją. Jest właściwie osobą, która w sposób praktyczny zna to, o czym chce nam opowiedzieć. Mam nadzieję, że cała reszta nie zna. Bo jeżeli się okaże, że odgrzewa pan starego słuchara, którego wy fantastycznie znacie, jeszcze zaczniecie zadawać jakieś niewygodne pytania, to będzie po prostu jakaś mega totalna wtopa. Wiecie, nie zadawać się. Marek, mam nadzieję. I tam jest jeszcze następna osoba, która również doskonale zna rozwiązania, o którym wam powiem. Słuchajcie, czuję się jak na naturze. Będę odpowiadała przed gronem. Ja jedna was tyle, więc bądźcie łaskawi i miłosierni. Jaka piękna? Tak, tak, to się nazywa bazyliarstwo. Zobaczcie, czy jedna czym zrobić interes. Nazywam się Sylwia Bydyk. Bydyk, jestem pracownikiem Microsoftu od 8 lat. I dzisiaj chcę wam powiedzieć o rzeczy, którą widzicie na prezentacji. Microsoft zawsze was kochał. Was jako przedstawicieli Linuxowi. Microsoft zawsze kochał system operacyjny Linuxa. Prawda jest taka, że nie potrafił tej miłości okazać. I prawda jest również taka, że jakby wybrał sobie nie do końca najlepszą osobę, która tę miłość miała okazywać, czyli Steve'a Ballmera, który tutaj był bardzo mocno taki bezpośredni w przekazach i czasami chyba przed zastanowieniem się strzelał to, co nie do końca przemyślał. W związku z czym, jeżeli tych parę lat temu słyszeliście o tym, że to Microsoft tutaj ma takiego raka, który nazywa się Linux, to jest taka choroba potworowa, która tak drąży i drąży, to teraz mamy nowego prezesa, który nazywa się Satya Nadella, który twierdzi, że to w ogóle była jakaś totalna bzdura. Po prostu Microsoft nic innego nie robi, tylko chce osobom takim jak wy, z otwartymi umysłami, z mega wiedzą, pokazać, że można ze sobą współpracować. A to, co wam chcę pokazać, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że Microsoft nic innego nie robi, tylko chce was zadowolić. Pytanie tylko jest takie, kiedy wy w to uwierzycie, kiedy zaczniecie tę technologię, którą Microsoft chce wam pokazać, wykorzystywać. A to jest prawda. Jak sobie przyjrzycie jakikolwiek blog Microsoftu, ten slajd pojawia się bardzo często. Microsoft kocha Linuxa, osoby, które są Linux-oriente, no i poniekąd chce im ułatwić pracę. W jaki sposób? No, to, co tutaj widzicie, poniekąd jest zgodne z prawdą, ale tylko w pierwszej linii. Czyli w momencie, kiedy pracujecie na open source, rozważcie również technologie azurowe. To już nie nazywa się Windows Azure, to chcę wam pokazać, ponieważ to jest slajd sprzed paru miesięcy. To chcę wam pokazać, nazywa się Microsoft. Brand, zmiana brandu, nowy prezes, nowe zasady, nowe rozdanie. W związku z czym również i nowa nazwa, która ma być pewnego rodzaju odcięciem od tego, co było do tej pory. Ja słuchajcie, 3 lata temu taką prezentację już dla was zrobiłam. I to był Azure. To jest dokładnie ten sam, tylko teraz trochę bardziej ułatwiony. Kto był wtedy na tej prezentacji, pamiętacie czy nie? Orety, a co się od tego czasu zmieniło, słuchajcie? Zaczęliście go używać czy nie? Kto go używa? No, ci, którzy nie byli na prezentacji, jestem, słuchajcie, dla nich jakaś prawidłowość, to już nad tym zastanowić. Aż bardzo proszę. Technologia, o której powiemy, jest technologią, w której pewnie kawałki tortu zostały rozdane. I te kawałki tortu zostały rozdane i podzieliły się pomiędzy 3 firmami, które mają pieniądze, albo przynajmniej uważają, że mają. Mają pomysł i de facto chyba więcej miejsca dla takich dużych graczy już nie będzie. Są pomniejsi, których tak szybko pewnie z rynku nie uda się jeszcze w dalszym ciągu wyrolować. Natomiast wcale nie oznacza, że ci trzej wielcy się ich boją. Ci trzej wielcy to jest Google, Amazon i to jest Microsoft. Oferują swoim klientom, tak jak powiedziałam, wielcy to wcale nie oznacza, że jedyni. Oferują swoim klientom rozwiązanie usługi cloudowej. Czyli wy nic innego nie macie robić. Nie macie się już
pałętać gdzieś tam pod tymi stolikami i zasuwać z tymi kabelkami i w ogóle z tym sprzętem, tylko macie wejść na wyższy poziom abstrakcji. Na ten poziom, który polega na zarządzaniu softwarem. No i co wam Microsoft ma do powiedzenia? Szanowni Linux Oriented administratorzy i specjaliści, mamy wielką prośbę. Nie chcemy was już, bo wiemy, że to jest dosyć trudne, przekierować na Microsoft. Nie oczekujemy, że będziecie zdawali certyfikację Microsoftu, która ma świadczyć o waszym profesjonalizmie. Mamy nadzieję, że rozwiązanie, które chcemy wam zaproponować, czyli rozwiązanie Azure'owe, utrzyma wasze kompetencje Linuxowe, a wy nie będziecie już chodzić i instalować sprzęty. Bo software i całą resztę dostajecie, przynosicie ze sobą, to nie dostajecie od Microsoftu. Natomiast to, co my wam dajemy, to dajemy wam sprzęt. Sprzęt, który jest absolutnie transparentny z punktu widzenia technologii. On oczywiście jest wirtualizowany, jak właściwie większość naszych środowisk. Na razie ta wirtualizacja jest głównie w oparciu o wirtualizator Microsoftowy, HyperCloud. Ale idziemy w kierunku OpenStacka. OpenStack, podejrzewam, że również pozostali inni wielcy partnerzy Microsoftu, którzy to tym partnerstwem się wykazują w ostatnich paru tygodniach de facto, bo to, co tutaj widzicie, to są wszystkie nowe funkcjonalności, które się pojawiły w odstępnych 12 miesięcy. 12 miesięcy to najstarsze. Właściwie to powinnam pokazać, że te nowe funkcjonalności pojawiają się logarytmicznie. Nie mogę powiedzieć, że codziennie jest coś nowego, ale ilość serwisów, usług, języków, a przede wszystkim tego, co możecie jako osoby nie do końca MS-oriented wykorzystać w prawdzie, jest w zasadzie nieograniczone. Partnerzy. Partnerzy, które są w rozwiązaniu usług cloudowych w Microsoftie, czyli w Microsoft Azure. To jest, jak widzicie, Oracle, to jest, jak widzicie, systemy operacyjne, no nie do końca okienkowo zorientowane. I właściwie wszystko to, z czego korzystacie, jest na zwirtualizowanej platformie. Nie tylko to, bo tak jak powiedziałam, tego pojawi się o wiele więcej. No bo jak Satya Nadella tutaj zaczął nam przywołać, który zresztą był odpowiedzialny za wprowadzenie usług cloudowych do Microsoftu, to raczej nie sądzę, żeby z tego teraz Microsoft miał się wycofać. W jakim w ogóle mówimy technologii? O technologii, która jest zarządzana tutaj, czyli w ramach infrastruktury jako serwisu. Różne modele, podejrzewam, że grafika jest i te grafy są wam znane bardzo dobrze. Mówimy o modelu, w ramach którego jest już zwirtualizowana platforma sprzętowa, i na tej zwirtualizowanej platformie sprzętowej możecie robić dokładnie to, co chcecie. Bez względu na to, jakie są wasze kompetencje. W związku z czym Microsoft w takiej konfiguracji domyślnej wymyślił sobie, że będzie angażował społeczności open source'owe do tego, żeby przenosiły swoje własne dystrybucje systemów operacyjnych różnych. Te, które lubią i tych, z których korzystają, a które jeszcze nie są w technologiach Microsoftowych, albo nie są w samym Azure. No i między innymi to, co tutaj jest, to są takie dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz to jest taki, że to społeczności Microsoftowe tworzą sobie te otwarte oprogramowanie software, wprowadzają go do samego portalu Microsoftowego, ale jak widzicie, testowane konkretne dystrybucje albo konkretny software jest przez społeczności i przez Microsoft. Drugi scenariusz to jest taki, że to tylko Microsoft obsługuje wszystko to, co jest związane z Azurem, czyli z samym portalem i z utrzymaniem konkretnych usług. Czyli wy pracujecie i społeczności pracują nad rozwiązaniem systemu operacyjnego. Microsoft odpowiedzialny jest za support, czy tam pracownicy Microsoftu, za support tego, co w tym samym portalu jest włożone, co tam się znajduje. No i jest coś takiego, co nazywa się obrazy. Te, które są wyświetlone, to są te, które są standardowe, obsługiwane przez Microsoft i supportowane przez Microsoft. Czyli jeżeli coś nam się wykrzaczy, system operacyjny jednego z tych, które są tutaj wylistowane, macie pełne prawo jako osoba, która z tego systemu korzysta, do tego, żeby zadzwonić do supportu Microsoftu i powiedzieć: mam maszynę wirtualną na jednym z tych systemów operacyjnych, nie działa, bardzo proszę o wsparcie. No i w tym momencie tutaj Microsoft i support Microsoftowy robi wszystko, żeby ta konkretna maszyna nie miała żadnych problemów. Drugi sposób i drugi scenariusz to jest taki, że Microsoft, tak jak powiedziałam, angażuje swoich partnerów. No i w tym momencie, jeżeli angażuje partnerów, to nie do końca również bierze odpowiedzialność za to, to znajduje się przede wszystkim za wsparcie samego systemu operacyjnego. Który to partner ten system operacyjny wprowadza do
marketplace'u Microsoftu, bo o tym też będę Wam mówiła. No poniekąd to jest również jakaś tam możliwość rozwoju dla Was. Marketplace Microsoftu jest na razie nieograniczony i otwarty na wszystkie możliwe systemy operacyjne, aplikacyjne, z których korzystacie. No i w tej sytuacji, w ramach tego imidża, który przynosicie do technologii Microsoftową do Azure, jest możliwość wsparcia konkretnego produktu, konkretnego systemu operacyjnego ze strony zarówno Microsoftu, jak i społeczności zewnętrznych. I tak jak powiedziałam, jakby tutaj ta różnica tylko polega na tym, że jedno jest zaprogramowane w Microsoftie a priori, a drugie trzeba się skontaktować z konkretnym wytwórcą software'u, żeby ewentualnie uzyskać dla niego wsparcie jakieś tam. No i co tutaj mamy dalej? Microsoft dogadał się z takim rozwiązaniem, w ramach którego pobranie i upload Waszych systemów operacyjnych będzie dosyć łatwe. I to rozwiązanie dotyczy dwóch miejsc, z których można pobrać, albo do tej pory można było pobierać obrazy jakieś tam linuxowo zorientowane, ale do których również można, czy w ramach których można robić upload systemu operacyjnego. No i tutaj są te dwa miejsca. VMDPOT i Azure Marketplace. Azure Marketplace to jest coś, z czym będziemy mieli do czynienia w najbliższej przyszłości, ponieważ de facto w oparciu o niego jest zbudowany nowy portal. I w tym Marketplace macie dokładnie wszystko to, co do tej pory znajduje się w różnych miejscach. Teraz dokładnie pokażę, jak ten Marketplace wygląda i jak on został zbudowany i jak można wykonywać upload dowolnego systemu operacyjnego. No i teraz technologie, które jako tylko te open source'owe są wspierane, które same w Azure się znajdują, bo o nim cały czas mówimy, czyli o Microsoft Azure. No i jaka jest budowa tego systemu? System ma budowę modularną. Wy wybieracie w dowolny sposób dowolny system operacyjny, albo dowolną aplikację, albo to, co jest nam potrzebne. De facto w ramach Microsoft Azure są dostępne dwa sposoby budowania zwirtualizowanego środowiska. IaaS, o którym mówiłam, czyli zwirtualizowany sprzęt. I de facto, co na nim zainstalujecie, to jest tylko i wyłącznie Wasza wolna wola. I druga technologia to jest platforma jako serwis, czyli model pasowy. Polegający na tym, że mamy część usług już skonfigurowanych przez Microsoft i one w głównej mierze dotyczą aplikacji takich jak bazy danych. I te bazy danych możemy sobie wykorzystać na potrzeby zazwyczaj developmentu. Nie potrzebujemy już do tego instalowania systemu operacyjnego, jak w przypadku rozwiązania infrastruktury jako serwisu. Budowa modularna polega na tym, że dla nas, jako użytkowników Microsoft Azure, ma być kompletnie transparentne. My nie mamy się zastanawiać, czy potrzebujemy coś w rozwiązaniu pasowym czy IaaS-owym. Wybieramy sobie konkretny komponent, tutaj jest na przykład maszyna wirtualna, czy to są websajty. Wybieramy sobie technologię, którą znamy i absolutnie nie musi to być technologia Microsoftowa. I de facto robimy na niej to, co jest nam potrzebne, czyli na w pełni zwirtualizowanym środowisku. 8 nie-Microsoftowych baz, które są dostępne w ramach Azure, z których możecie korzystać. Plus do tego baza Oracle'owa. Baza Oracle'owa zarówno na Microsoftie, jak i na Linuxie. Jak widzicie, potęga chyba wielkości, ponieważ jak się okazuje, Oracle również wszedł we współpracę z Microsoftem. I to na Linuxie i na Microsoftie. To jest tutaj jakby kwestia w zależności od naszych upodobań. Na czym ma polegać to partnerstwo z Oracle? Na tym, że wy de facto płacicie za licencję, odprowadzacie Microsoftowi. Znaczy inaczej, pieniądze za licencję odprowadzacie Microsoftowi. Natomiast Oracle rozlicza się z Microsoftem. Jakiś tam system jest sobie przyjemny. No i ten system sobie przyjęty polega na tym, że my płacimy za konkretny zasób, za konkretną maszynę w Microsoftie, w systemie rozliczenia godzinowego. Maszyna działa, płacimy. Maszyna jest w trybie stop, nie płacimy. Nie płacimy za zużycie, czyli za pamięć operacyjną i za procesor, ale płacimy za storage, za telefon. Zobaczmy w takim razie, w jaki sposób i co trzeba zrobić, jeżeli te obrazy, które znajdują się w samej platformie, którą zaraz Wam pokażę, są niewystarczające. Są takie kroki kuchenne, które trzeba wykonać do tego, że można było włożyć sobie swoją własną dystrybucję. Co trzeba wykonać? Na początku jedna, jak na razie, warunek konieczny. Wirtualizacja konkretnego systemu operacyjnego w technologii Hyper-V. Póki co żadne inne wirtualizatory nie są obsługiwane. Jeżeli to jest VHDX, również trzeba go skonwertować na VHD. Natomiast to jest sytuacja na dzisiaj. Co oznacza, że najprawdopodobniej jest już tutaj
mocna współpraca na przykład z OpenStackiem, będzie można wybrać wirtualizator, na którym będziemy chcieli, z którym będziemy chcieli skorzystać. Jeszcze takiej możliwości nie mamy. No dobra, pojawi się za chwilę pytanie. Okej, czy ja w momencie, kiedy sobie zrobię prowizjonik maszyny wirtualnej, a dlatego twierdzę, że się pojawi, bo pytanie pojawiło się 2 lata temu, czy będę mógł sobie w trakcie uruchamiania maszyny wirtualnej, na przykład z tymi swoimi kombinacjami, podejrzeć, co się dzieje w samej maszynie, jak startuje, tak? Bo wirtualizator wiemy o tym, takiej funkcjonalności nie ma. No i ponieważ jest to temat, który się fałkuje z punktu widzenia społeczności Linuxowych od 2 lat, do tej pory w dalszym ciągu odpowiedź Microsoftu brzmi not yet. Ale prawda jest taka, że ponieważ temat się fałkuje od 2 lat, najprawdopodobniej, znaczy nie najprawdopodobniej, w planach dotyczących możliwości podglądu konkretnej maszyny wirtualnej na etapie uruchamiania, ta funkcjonalność ma być wprowadzona dla szczególnie środowisk Linuxowych do końca czerwca 2015 roku. Czyli de facto będziecie mogli sobie podglądnąć to, co tam w tej maszynie na etapie uruchomienia się dzieje. Na dzisiaj jeszcze, jak powiedziałam, nie, ponieważ na razie mamy tylko i wyłącznie sam wirtualizator. Przejdźmy jeszcze raz. Czyli na początku zwirtualizowaliśmy system operacyjny na Hyper-V albo wykonaliśmy konwert. No i oczywiście, jeżeli ktoś się pojawia pytania, w jaki sposób mam to skonwertować, jest mnóstwo narzędzi, które robi konwert z różnych innych wirtualizatorów na Hyper-V, więc tutaj kompletnie problemu nie ma żadnego. Następnie instalujemy agenta. Agent jest potrzebny do tego, ten agent Microsoftowy, który jest albo natywnym w samym Azure, albo którego możemy sobie pobrać ze strony internetowej, robi rzecz następującą. On de facto odpowiada za sam image, to znaczy on wykonuje provisioning obrazu maszyny wirtualnej. On również będzie kontaktował się z wirtualnymi sieciami, do tego, żeby taka maszyna wirtualna mogła skontaktować się z innymi maszynami wirtualnymi. Czyli on jest jakby takim operatorem tego zwirtualizowanego systemu operacyjnego. Ponieważ Microsoft wie, że wy nie lubicie okienek, nie lubicie myszy i w ogóle tego całego systemu graficznego, nie wiem, czy to jest bezpieczne akurat, jak mówię, tak? Bezpieczne? W związku z czym wszystkie polecenia i command line jest absolutnie dla was dostępne. W ogóle nie musicie korzystać z technologii Microsoftowej. Wirtualizator jest Microsoftowy, cała reszta jest tylko i wyłącznie uzależniona od was. Łącznie, jeżeli chcielibyście się nauczyć oczywiście, albo wykorzystać PowerShell Microsoftowego, voilà. Natomiast wcale nikt do tego was nie będzie zmuszał. Nie musicie uczyć się Microsoftu w ogóle, ponieważ wszystkie języki i command line są tutaj jak najbardziej obsługiwane tylko i wyłącznie po to, żebyście zechcieli z taką koncepcją Microsoftu się zmierzyć i z niej skorzystać. No i tutaj pomiędzy innymi przepis kuchenny na to, żeby zainstalować i pobrać takiego agenta. Natywni agenci. Jeżeli macie te wersje systemu operacyjnego, z których chcecie skorzystać, te, które tutaj są wyświetlone na tablicy, takich agentów mamy już zainstalowanych w systemie operacyjnym, łącznie z tymi nowymi, którzy się pojawili. Jeżeli są to jakieś tacy, w sensie system operacyjny, który nie jest wylistowany tutaj, tak jak powiedziałam, agenta trzeba zainstalować i uruchomić. Do zarządzania. No okej. No to nie jest wielka sztuka zrobić prowizjonik 2 maszyn wirtualnych na Linuxie. Pewnie jakoś tam się można z nimi podłączyć za pomocą protokołu SSH. No ale czym ja mogę to zarządzać? Nie lubię rozwiązań Microsoftowych pod tytułem System Center, który to Microsoft mi proponuje do zarządzania w ramach jednolitej i takiej kompleksowej usługi zarządzania rozwiązaniem chmurowym. Chcę mieć coś swojego. No nie wiem, czy to jest akurat wasze. Tak się Microsoftowi wydaje, że to jest wasze. Microsoft uważa, że wy bardzo lubicie Puppeta, że bardzo lubicie Chiefa, w związku z czym te systemy open source'owe do zarządzania, do wykonywania provisioningu maszyn wirtualnych, do downowania, stopowania, przenoszenia itd., no to jest zarówno Puppet, jest zarówno Chief dostępny, wszystko w ramach jednej platformy Azura. Jest Docker, którego również rozumiem, że tutaj państwo znają i państwo z niego korzystają. W związku z tym, jak powiedziałam, tych technologii i rozwiązań jest w Microsoftie, w samym Microsoftie Azure coraz to więcej. No dobra, wszystko ładnie i pięknie. Ile to kosztuje? Jeżeli to jest takie fantastyczne, to ja muszę zapłacić za to cenę. 2 modele rozwiązania, 2 modele takiego funkcjonowania. To, co tutaj widzicie, to jest taki cennik, który można jakby przeglądnąć ze strony samej platformy i zobaczyć, ile kosztuje na przykład godzinne zużycie maszyny wirtualnej na Linuxie. Czy maszyny wirtualnej na przykład na powiedzmy Microsoftie. I tutaj macie mniej więcej taką poglądową, że tak się wyrażę, rozpiskę. Czyli jak sobie zrobimy provisioning maszyny wirtualnej Linuxowej, w zależności od tego, jaką ona ma konfigurację,
konfigurację, tak jak powiedziałam, pamięci i procesora. I tutaj jak widzimy, mamy tutaj bardzo różne kombinacje, które możemy sobie wprowadzić. Ta najbardziej wypasiona, w sensie godzinnym, bo mamy tutaj rozliczenie za godzinę i za jeden miesiąc, no to jest jakieś tam 5 dolarów. Działania maszyny. Liczenie, cena rozpoczyna się od uruchomienia maszyny. Jeżeli maszynę uruchomiliśmy, pracowała 5 minut, płacimy za nią tak jak w systemie rozliczenia godziny. Jak będziemy to sobie ewentualnie przeskalowali na cały miesiąc, działania takiej maszyny 24/7, no to w tym momencie cena automatycznie jest taka, jak tutaj widzimy. No okej, potrafimy to jakoś objąć w sytuacji, kiedy tworzymy nowe środowisko. Rezygnujemy z fizycznych sprzętów, bierzemy pod uwagę system wirtualny. Jak można i czy można dokonać takiej szacunkowej, cenowej identyfikacji naszych zasobów, które mamy teraz, na przykład w naszym środowisku, ile one będą mnie kosztowały, gdybym na przykład takie zasoby przeniósł sobie do Azura. Albo innymi słowy mówiąc, ma on premise, chcę mniej więcej zobaczyć, ile mnie to kosztuje. No to ustalmy. Potrafimy mniej więcej wyliczyć, ile kosztuje zużycie prądu dla jednej maszyny fizycznej, która działa, a na niej kilka tam wirtualizatorów i maszyn. Potrafimy mniej więcej wyliczyć, ile mamy pamięci operacyjnej i to wycenić, ale z tą przepustowością to jest trochę kiepsko. No to do tego również tutaj macie narzędzie, żebyście za bardzo nie musieli męczyć i tutaj wykonywać jakiegoś tam rodzaju obliczenia, że tak się wyrażę, ten premis. Narzędzie nazywa się Cost Estimator Tool. Zupełny freesher. Nie płacimy za to kompletnie nic. Instalujemy go sobie tylko. I po zainstalowaniu co mamy? Wskazujemy fizyczną infrastrukturę, którą mamy u siebie. Czyli wskazujemy, czy mamy na przykład jakiegoś tam System Center, Virtual Machine Managera, który jest częścią System Center. Czy mamy jakiegoś wirtualizatora i w tym wirtualizatorze, czy jest to Hyper-V, czy cokolwiek innego. I czy te maszyny, które chcemy wyliczyć, są maszynami na Windowsie, czy na Linuxie. Przechodzimy do następnego okna i w następnym oknie podajemy sobie te jakby wartości, które związane są z wyborem wcześniejszego okna, czyli że na przykład tutaj mamy powiedzmy jakiegoś tam System Center Virtual Machine Managera. No i na samym końcu dostajemy taki raport. I w tym raporcie informacje na temat tego, co i za co, ile płacimy w sytuacji, kiedy mamy infrastrukturę on-premise, a ile za nią będziemy płacili wtedy, kiedy jesteśmy na Azure. Można sobie porównać. Jeżeli w tym przypadku nie interesuje nas ten Azure, to przynajmniej za pomocą tego narzędzia możemy sobie obliczyć, ile fizycznie, według tego tula, oczywiście jest to estymacja, to jest dokładnie takie dokładne wyliczenie, ile to będzie nas kosztowało. No to tak sobie oglądamy i tak sobie tutaj weryfikujemy to, co jest. Zobaczmy w takim razie, jak on wygląda. Ponieważ niewątpliwą zasługą Azura jest kwestia, przynajmniej nam się wydaje, to już takiego, co nazywa się usability. Których to, jak nam się wydaje, konkurencja nie ma. Aczkolwiek jest to kwestia również do dyskusji, w związku z czym do usability chciałabym Wam teraz pokazać. Tak wygląda portal. Portal, w ramach którego możemy robić prowizjoning, tak jak powiedziałam, dowolnej maszyny, w zależności od tego, jakie środowisko sobie wyłożymy. Z ręką na sercu to jest stary wygląd portalu. Ten wygląd portalu zmieni się na przestrzeni najbliższego jakiegoś tam czasu, w związku z czym tak będzie wyglądał nowy. Ten mniej więcej okienek tutaj. No niewątpliwie to jest plusem nowego wyglądu nowego portalu. Niewątpliwy plus polega na tym, że tutaj mamy marketplace, o którym mówiłam. Ten marketplace na tyle transparentny i na tyle elastyczny, że możemy sobie tutaj dodać dowolną wartość systemu operacyjnego albo aplikacji, podzielona na te wszystkie nowe funkcjonalności, które jako nowe do samego Azura wchodzą, w bardzo prosty sposób. Po prostu na zasadzie uploadu. Albo przez te dwie strony, o których powiedziałam, albo bezpośrednio tutaj. No i tutaj oczywiście jest cały system współpracy z partnerami, których również w tym przypadku możecie być. Kwestia dotycząca m.in. jakby samego finansowania. Ile i za co najmu, na przykład jaki obraz będzie Was kosztował, czy też ewentualnie ile będzie kosztował kogoś, kto będzie chciał z tego skorzystać. Teraz do tego nowego portalu wrócimy. Tutaj tylko, tak jak powiedziałam, to samo usability. Jak chcemy otworzyć jakikolwiek nowy obiekt, między innymi nowym obiektem może być maszyna wirtualna, mamy możliwość stworzenia z dwóch miejsc. No przede wszystkim z samej galerii. I w samej galerii mamy te dowolne systemy, zarówno aplikacyjne, jak i samego systemu operacyjnego. One zostały podzielone tutaj na Microsoftowe. I w ramach Microsoftowych jest system operacyjny, ale są również systemy aplikacyjne, czy jakieś tam szeregły. No ale mamy również nie Microsoftowe.
jeżeli chcemy sobie wybrać jakiegoś tam Ubuntu, jakiegoś tam SUSE, czy jakiegoś tam Oracle, no to po prostu wybieramy sobie ten obraz systemu operacyjnego, który jest już gotowy. Ustalmy, że bierzemy na początku samego Ubuntu, ale jeszcze jedna kwestia. Możemy również pobrać obraz albo włożyć do Azura ten obraz, który będzie nam najbardziej bliski, czyli ten, którego nie ma z tej dostępnej galerii. W związku z czym możemy sobie również do tego Azura włożyć swoje własne image. No i tutaj mam tutaj jakiegoś tam image'a z jakiegoś tam, jak widzicie, 31 października. Ale również możemy sobie dołączyć dyski, do których to podepniemy image, który jest nam potrzebny do tego, żeby wykonać konkretną robotę. W związku z tym możliwości prawie tutaj jest. Nie podejrzewam Was o to, że korzystacie z takiego produktu, który nazywa się MSDN, a ten produkt polega na tym, że jest to pure Microsoftowa technologia i takie kompendium wiedzy na temat technologii Microsoftowych każdych, ale gdybyście z tego MSDN-a przez przypadek korzystali, to MSDN ma subskrypcję, taką zupełnie darmową, dla tych rozwiązań, że w tym przypadku będziecie mieli tam w okolicach 1200 zł na rok, po to, żeby móc skorzystać zupełnie bezpłatnie z technologii Azure'owej. No to umówmy się, że idziemy do tego SUS-a. Teraz zobaczymy, czy nam się go uda szybko uruchomić. Ustalmy, że bierzemy pierwszego lepszego. Żeby było wiadomo, co tutaj robimy po kolei. No to weźmy sobie ten pierwszy obraz, który mamy. Wprowadzamy tylko samą nazwę. To, co tutaj chcę Wam pokazać, to chcę Wam pokazać, tak jak powiedziałem, usability. Tutaj te moje takie bardzo friendly nazwy. Różnica pomiędzy Tier, między Standard i Basic polega na tym, jaka jest możliwa konfiguracja maszyn wirtualnych, które wybieramy. Czyli innymi słowy mówiąc, co co podlega wirtualizacji, jaki sprzęt pod spodem wybieramy. No i póki co, te konfiguracje, które tutaj mamy, Microsoft chwali się, że są największymi dostępnymi maszynami wirtualnymi spośród swoich konkurentów. Pewnie to się zmieni, ponieważ konkurencja tutaj również nie śpi. Natomiast możemy sobie wybrać, jak widzicie, dowolny rozmiar, w sensie dowolnej konfiguracji maszyny, którą mamy. Albo Basic, weźmy Basic, że nam się tutaj sama subskrypcja nie nakrywa nogami. Musimy wprowadzić nazwę użytkownika, może to być właśnie tam. Musimy wprowadzić sposób na uwierzytelnienie. Albo uwierzytelnienie poprzez SSK, ale to SSK musimy mieć. Albo uwierzytelnienie poprzez hasło. Ja sobie tutaj wpiszę jakikolwiek. Tak, to jest zawsze najtrudniejsza część, czyli wpisanie takiego hasła, żeby system nam się tutaj... A teraz jeszcze następna trudność polega na tym, żeby sobie tutaj to hasło tak wpisać, żeby maczowało jedno i drugie. Wstawiamy, czy się uda, czy nie. Dobra, idziemy na następne okno. W następnym oknie to, co możemy wiedzieć, ale nie do końca musimy. Ale tylko szybko, żeby była kwestia jakby dosyć oczywista. Jeżeli tutaj przejdziemy sobie na samym końcu na Next, nic się nie stanie. Maszyna wirtualna zostanie utworzona. Natomiast dla tych, którzy lubią wiedzieć, co robią i gdzie co jest, szybkie overview dotyczące tego, co tutaj się znajduje. Cloud Services. To jest jakby sama koncepcja Microsoftowa polegająca na tym, gdzie fizycznie te konkretne zasoby, gdzie te obiekty, jak w tym przypadku jest no, kawałek obrazu wirtualnego, będą przechowywane w tym olbrzymim centrum danych. Możemy stworzyć nowy. Jeżeli nie stworzymy nowego, Microsoft zrobi to za nas. Jeżeli sobie wybierzemy ten, który już mamy, na Microsoft będzie informacja, że jesteśmy jakby w ramach tworzonych obiektów, które mają być mniej więcej w tym samym miejscu, biorąc pod uwagę wielkość samego data center. Nazwa tego cloud serwisu, która musi być unikalna w ramach tej domeny, którą tutaj mamy, no i subskrypcja. Można mieć dowolną ilość subskrypcji podpiętą do jednej konsoli, po to, żeby na przykład nie wiem, kilku administratorów mogło zarządzać z jednej konsoli kilkoma subskrypcjami. No i tutaj mamy regiony. Jesteśmy zupełnie transparentni. Szansa na to, że ktoś fizycznie będzie wiedział, gdzie są nasze obiekty, jest dosyć mała. Na pewno o wiele mniejsza niż na przykład mamy, powiedzmy, naszego lokalnego hostela, w którym to mamy dedykowany serwer do naszych usług. Wybieramy sobie z tych regionów, które są predefiniowane. I proponuję, żeby to w przypadku naszej lokalizacji zawsze była jakaś tam Europa, aczkolwiek jak widzimy, nie jesteśmy tutaj uwiązani do Europy. W ramach Europy Zachodniej i Północnej możemy sobie również ustawić georeplikację. Każdy obiekt, który stworzymy, w tym przypadku ten obraz tego konkretnego systemu, będzie zreplikowany w tym centrum danych w Microsoftie 3 razy. My za to dodatkowo nie płacimy. Microsoft w ten sposób po prostu jakby buduje swoją własną
możliwość odzyskania kopii albo odzyskania konkretnego obiektu, który na przykład ulegnie jakiemuś tam uszkodzeniu. Storage account, czyli fizyczna przestrzeń dyskowa, w której nasze obiekty się będą znajdowały. Taka sama sytuacja, najlepiej stworzyć sobie swój własny, po to, żeby było wiadomo, gdzie te obiekty fizycznie są zlokowane. Jeżeli nie stworzymy własnego, system zrobi to za nas. Tak jak powiedziałam, tutaj jest opinii, wydaje mi się, że jest dosyć dobre. Availability set, tak zwana grupa dostępności. Ta availability set ma polegać na tym, że nasze obiekty będą w miarę blisko siebie. Jak na przykład będziemy chcieli mieć maszynę wirtualną z SQL-em, plus jeszcze maszyna wirtualna, no może nie z SQL-em, albo z jakąś tam stroną, która to ma blisko siebie być położona po to, żeby lokalnie i w ramach intranetu te pakiety się tam przez przypadek nie pogoniły ze sobą, no to w tym momencie ustawiamy grupę dostępności, jakby określające najbliższą lokalizację tych konkretnych usług, w ramach których mamy dostęp do, w tym przypadku, nie wiem, no w tym przypadku do obrazu maszyny wirtualnej na Linuxie. I na samym końcu. Dla wszystkich rozwiązań Linuxowych w konfiguracji domyślnej mamy tutaj protokół SSH. Wcale nie jest powiedziane, jako protokół, za pomocą którego mamy dostęp do konsoli, fizycznie do tej konkretnej maszyny wirtualnej. Nie jesteśmy tym protokołem w żaden sposób ograniczeni. Możemy sobie wybrać dokładnie to, co chcemy, łącznie w ramach protokołu TCP/UDP, łącznie z określeniem naszego numeru portu, który na przykład dla nas ma być taki. Ograniczeń nie ma kompletnie żadnych. To jest tylko i wyłącznie, że tak się wyrażę, nasza dobra wola. No i na końcu to, o czym powiedziałam. Agent maszyny wirtualnej, natywny dla tych obrazów, które są w systemie. No i chcemy, żeby od razu został zainstalowany również w sposób natywny, albo taki, którego będziemy chcieli zainstalować ręcznie, szczególnie wtedy, kiedy ten obraz systemu nie występuje w ramach rozwiązania tego azurowego. No i koniec. No i teraz pytanie. Czy było to usability oriented, czy nie do końca? Oczywiście, jeżeli teraz będą pytania, no dobra, jak długo ta maszyna będzie się uruchamiała, kiedy ona zostanie stworzona, tak? No mniej więcej moje doświadczenie jest takie, aczkolwiek Marek popraw albo ewentualnie powiedz tak albo nie, do 10 minut. Do 10 minut jest prowadzenie maszyny wirtualnej. Microsoft mówi 6. Natomiast te 6 minut jest uzależnione od tego, jak bardzo obciążone jest centrum danych, w ramach którego taką maszynę tworzymy. Poniekąd również jest to kwestia wynikająca z konfiguracji sieci, którą mamy, tak? Ale też nie polega na tym, że musi mieć światłowód podłączony gdzieś tam, żeby tutaj prowizjonić maszynę wirtualną zrobić szybko, bo to jest bez przesady. Natomiast rzeczywiście działa to dosyć szybko. No i to, co my potem będziemy musieli tylko zrobić, to jest podłączyć się, jak już taka maszyna będzie fizycznie w trybie run. Podłączyć się na defaultie SSH, którego tutaj nie ma. W związku z czym to SSH trzeba sobie zachować jakimś tam dowolnym produktem, programem, z którego korzystacie, albo w ramach tego protokołu, który sobie wybraliśmy jako ten protokół, do którego mamy dostęp. Jak już sobie ta maszyna, dajmy na to, weźmy tutaj jakąś taką pilną, zostanie uruchomiona, to możemy ją sobie oczywiście w dowolny sposób przejrzeć. Jeszcze jedno, żeby sprawa była jasna. Maszyna, która jest w trybie stopped, nie generuje żadnych pieniędzy związanych z kompiutą. Maszyna, która jest w trybie running, pieniądze generuje. Jeżeli ją zastopujemy, w tym momencie jedynie za to będziemy obciążeni, to tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałam wam wcześniej, za fizyczny storage przechowany przez tę maszynę. Na defaulcie taka maszyna wirtualna ma tylko dyski wirtualne związane z systemem operacyjnym. Nie ma żadnego dysku permanentnego, to też trzeba pamiętać. Czyli jeżeli to jest tylko jakby sam provisioning obrazu maszyny wirtualnej, chcemy mieć dysk, na którym będziemy na przykład wgrywali nasze dane, no to w tym momencie klikamy na attach. Podłączamy dowolną ilość dysków. Ilość dysków jest uzależniona od tego, jaką wybraliśmy maszynę wirtualną. Jak wybierzemy tę najbardziej wypasioną, możemy podłączyć 16 1-terabajtowych dysków. Oczywiście one będą na zasadzie 16 fizycznych do podłączenia, ale możemy je sobie razem ze sobą zestripować po to, żeby mieć jeden 16-terabajtowy dysk. Jakiś, nie wiem, tutaj, hurra, orety, super, no tego nam było trzeba. Są dyski SSD, które również możemy wykorzystać. Znaczy, prawda jest rzeczywiście taka, że tutaj, no nie powiem, że logarytmicznie nowe usługi zostają dodawane do samego portalu, ale rzeczywiście zostają dodawane dosyć często. Jest tutaj Rysiek, który mi o dyskach SSD również tutaj przypomniał. Rysiek, przez przypadek, był kiedyś pracownikiem Microsoftu mocno czynnym, teraz jest współpracujący z Microsoftem. Mimo, że również ma background open source'owy, jednak na ten Microsoft się nie obraża. W związku z czym chyba to również świadczy. No to jak, fajne, niefajne, kiepskie, nie wiem.
Nie mam zdania. Mark, dlaczego wybrałeś rozwiązanie Azure do twojej technologii? Ma 16 maszyn wirtualnych w Azure. Nie, jest proste, bo to jest tak, tak, dana jest taka, nie jest łatwo z Microsoftowi, że... I nie zapłaciliśmy Markowi za tę wypowiedź. Nie, nie zapłacili. Niestety mi nie płacą, niestety mi nie płacą. Fakt jest tak, że dla mnie osobiście jest to najlepsza technologia maszyn wirtualnych. Po prostu. A czy Marku miałeś doświadczenie na przykład z VMware? Miałem i nie chcę więcej z tego korzystać. Naprawdę, Marek nie dostał za to ani jednego, proszę. Nie, prawda jest rzeczywiście taka, że... znaczy ja uważam, że jakby rozwiązania, w sensie tego, co dana firma w tym przypadku proponuje, to będzie mniej więcej to samo. To będzie wyważone pomiędzy tych trzech, tak jak powiedziałam. Jedyne różnice będą polegały najprawdopodobniej na cenie, ale ceny też mniej więcej będą takie same, jeżeli konkretny vendor chce się tutaj jakoś tam utrzymać. Szczególnie ta strona wykazywała poruszenie w trakcie, kiedy mówiliśmy o obrazach maszyn wirtualnych i o tym, że można właściwie nieograniczony obraz maszyny wirtualnej włożyć, bo tych ograniczeń nie ma. Tak jak powiedziałam, na dzisiaj jest to kwestia tylko technologii zwirtualizowanego systemu operacyjnego. Tylko samego VHD, albo tam, tak jak powiedziałam, w przyszłości VHD nic. Natomiast czy ta strona chciałaby skomentować sam produkt? Nie podoba nam się, stare suchary, w ogóle bez sensu i w ogóle o co tu Microsoftowi chodzi? Mamy nagrodę. Bez względu na to, czy będzie pozytywna, czy negatywny komentarz. I co my czujemy? Dlaczego Marek nie dostał? O, Marek to dostanie piżama od razu do spania, nie tylko za rozwiązanie, które tutaj robi, to słuchajcie, no to tutaj naprawdę, to ma koszulkę nie. Ale naprawdę jesteśmy czekani na komentarze wasze. Czy jest to coś, co nam w tej technologii przeszkadza, albo w tym, co widzieliście do tej pory? Tak. Ja mam pytanie o opłatę, bo powiedziałem, że jeżeli maszyna nie chodzi, to nie płacimy, płacimy tylko za miejsce na dysku. Tak. Dlaczego nie ma modelu opłat za faktyczne zużycie procesora? Jeżeli chcemy maszyny, które muszą płacić 24/7, ale przez jakiś czas generalnie się nudzą, tylko za jakiś czas to sam robią. Nie ma czegoś takiego, to znaczy nie ma opłat, które wynikają tylko i wyłącznie z wykorzystania samego procesora, a nie pamięci operacyjnej. Czyli te maszyny po prostu są albo w trybie running i wtedy jest normalnie opłata za komputer bez względu na to, czy one fizycznie tam nie robią wiadomo ilości czegoś tam, procesów, czy nic nie robią, czy wykorzystywane są w trybie stop i w tym momencie nie płacimy za samą konfigurację sprzętową, płacimy tylko i wyłącznie za przestrzeń. Nie ma takiej dywersyfikacji. Tak? Mam pytanie odnośnie opłat za storage. Tak. Jest sobie instalowany system operacyjny, jest tam od was, jest tam Xiaomi, ogólnie jest taka maszynka. My płacimy za ten, za tą powierzchnię zajmowaną przez system operacyjny, czy tylko za to, co dodamy, jakby attach disk? Płacimy za system operacyjny, z którym wystartowała maszynka. Ale nie płacimy w tym przypadku za dysk, którego fizycznie permanentnie nie mamy. Dlatego, żeby dysk dołączyć, związane są z tym dodatkowe opłaty. Czyli za to, że sama maszyna działa, jest w trybie running, są opłaty, no wynikające tutaj z tej kalkulacji. Jakbyśmy sobie chcieli zobaczyć na ten pricing, który również jest dostępny, ten taki za faktyczne zużycie konkretnej maszyny, mam nadzieję, że mi się uda to pokazać, to tam jest mniej więcej na przykład, nie wiem, tam 30 centów za godzinę działania maszyny wirtualnej. To jest liczony storage odnośnie systemu operacyjnego. Tak, ale nie permanentny. Czyli ten taki dodatkowy musimy, za ten dodatkowy będziemy musieli płacić. Jasne. Pytanie jeszcze odnośnie procesora, to jest takie rozdzielenie, że to jest jeden core, dwa core i tak dalej. Czy jakieś więcej informacji na ten core, który jak szybko to działa? Może być core nierówny, tak? W samym portalu jest dokumentacja dotycząca testów, które były wykorzystywane w jakby samym działaniu procesora z punktu widzenia wydajności. Możemy się tym przed wyklikaniem konkretnej maszyny możemy się z tym zapoznać, szczególnie, że dywersyfikacja może dotyczyć na przykład wykorzystania Core'a do obliczeń w ramach na przykład, nie wiem, BI-a, czy generalnie jakichkolwiek procesów baz danych. Ale z drugiej strony może to być również jakby technologia wykorzystywania do obliczeń, nie wiem, w nauce. Więc w zależności od tego, z jakiego typu, że tak się wyrażę, mamy aplikacjami do czynienia, dobrze poznać się z tymi statystykami dotyczącymi procesorów. Nie są jakieś
są testy, które są udostępnione. No one są udostępnione jakby na środowisku, czy też przez pracowników i przez osób, które testują to środowisko, nie tylko MS Orient, tak? Także jak najbardziej nie chcę tutaj mówić, że testy wychodzą fantastycznie, bo myślę, że tutaj trzeba organoleptycznie samemu to sprawdzić, ale mamy dokumentację na ten temat. To znaczy testy testami, ja... A tutaj mamy następnego naszego... Kwestia odrobinę a propos tych procesorów, to zależy, które centrum danych. W pierwszych centrach danych, które powstawały, były Opterony, 6-rdzeniowe 2,8 GHz. Te, które nowsze powstawały centra danych, albo już były upgrade'owane, to są Xeony, tylko za nie pamiętam, jakie 3-4 GHz, ja się nie mylę, nie pamiętam modelu. Tak, tylko że jeżeli mówimy o tych centrach, to rzeczywiście mamy dywersyfikację na centra, które są europejskie, działające w ramach tej technologii od 6 lat i te, które powstają na przykład w Australii, które były tam wyłączowane 3-4 lata temu, które już tutaj również mają większą elastyczność dotyczącą również tam jakichś dualizatorów. Pytanie? Jeszcze wcześniej do tego. Ja chciałem się jeszcze może odnieść tam do tych kosztów, bo chciałbym po prostu powiedzieć, w jaki sposób to wygląda. Naprawdę dosyć mocno korzystam z tego Azure, więc może trochę wyjaśnię. Jeżeli chodzi o ten storage, to się płaci tylko za faktycznie wykorzystane miejsce. Jeżeli dołączymy na przykład 2 terabajtowe dyski, to będziemy płacili tylko za faktycznie wykorzystaną powierzchnię 2 terabajtowych dyskach, które są podłączone do naszego serwera. Ta opłata jest stosunkowo niewielka, ona tam jest za gigabajt, bo ona jest na trzecie miejsce po przecinku miesięcznie. Powiem w ten sposób, na przykład mam firmę, w której mam postawione 2 serwery, żeby zobaczyć jak te pieniądze wyglądają, nie? Mam firmę, w której mam postawione 2 serwery A0, to są takie serwery najsłabsze, powiedzmy, z szerowaną pamięcią, tam sobie wchodzą jakieś usługi do tych firm. I jeden serwer A1. Miesięczny koszt dla tej firmy wychodzi poniżej 150 zł za 3 maszyny. Jest jeszcze jedna rzecz. Daną maszynę w momencie, kiedy potrzebujemy, możemy ją w każdej chwili upgrade'ować od A0 do A10. To nie jest problem. Jeżeli potrzebuję w danej chwili dużej mocy obliczeniowej, bo chcę przetworzyć film, to włączam sobie A10 na 10 minut. Na 10 minut mam to zrobione. I potem sobie tą maszynę dam. Mogę ją sobie zdołować, żeby za nią nie płacić. Mogę ją sobie po prostu downgrade'ować do A0, po to, żeby po prostu były mniejsze koszty. Jeszcze jedna taka uwaga przy przyłączaniu dysku, żeby nie płacić za ten cały storage. Nie róbcie jednej rzeczy, a mianowicie nie formatujcie tego dysku z poziomu serwera, bo wtedy będziecie płacili za cały storage, bo będzie dysk traktowany jako całość zajęty. To tylko jest uwaga techniczna, tak? Natomiast jeszcze w odniesieniu do tych kolów, tak? Bo tutaj kolega mówił o tym, jak fizycznie to wygląda w centrach danych, natomiast jak się to odnosi do mocy obliczeniowej, to ja powiem tak, tam te A to jest po prostu wręcz, że tak powiem, troszeczkę wzięte właśnie z AMD i to jest mniej więcej odpowiednik mocy obliczeniowej poszczególnych procesorów AMD. Bo ja to sobie kiedyś mierzyłem. To tyle. I jeszcze powiem tak, że za 16 serwerów swoich, które są mam dość mocno obciążone, moja firma płaci w granicach 4000 miesięcznie, tylko że to jest naprawdę duża powierzchnia dyskowa i za sam prąd do tych serwerów, który miał je utrzymywać, musiałbym zapłacić ponad 2000 miesięcznie, za sam prąd. A jeszcze powiedz, ponieważ to zazwyczaj... No jeszcze włącza i tak dalej, tak? Tak. Jeszcze jeden komentarz. Czy możesz powiedzieć, jaki masz włącza do świetnych firmy? Bo często jest tak, że w kontekście rozwiązań cloudowych główny taki zarzut polega na tym, że to trzeba mieć najlepiej światło. Ja tutaj może zaskoczę niektórych, ale ja powiem, że ja korzystam wyłącznie z sieci, w tej chwili z sieci komórkowych CD. Wszędzie. I doskonale to działa. Moje pytanie jest, czy jest opłata za transfer danych? Tak. Ale transfer danych do chmury, a nie z chmury. Czyli jak robimy upload, nie płacimy. Jak robimy download, płacimy. Drugie moje pytanie. My mamy subskrypcję MSDN. Ostatnio założyliśmy sobie konto. A widzą Państwo, to są nasi ludzie, oni są podstawieni tak specjalnie właśnie tutaj przyjechali na konferencję, do nich poznali im są. Tak. Chcielibyśmy to właśnie potestować, ale czy jest możliwość stworzenia takiego deweloperskiego
środowiska bezpłatnie, bo nam to się pojawiło na koncie mieć 40 euro. Proszę się w ogóle tym nie przejmować, dlatego że w momencie, kiedy mają Państwo subskrypcję na CDMA, plus macie taki, że jest informacja na temat bieżącego zużycia, czyli macie tam 1500 dolarów na okres 10 miesięcy i w systemie dziennym pokazuje, ile już zużyliście. Więc te 40 euro, czy tam 40 dolarów, to jest najprawdopodobniej, nie wiem, tam odpalenie, macie coś tam odpalone w tym Azurze, czy nie, zupełnie? Znaczy w tej chwili zgaszone jest maszyna. No to jest, bo jakby on bierze pod uwagę i zatrzymuje się rozliczenie w systemie miesięcznym, bo to jest jakby ta, to jest w przypadku MSN-a trochę inaczej, natomiast tamten licznik jakby liczy od końca, czyli pokazuje ile, czy od początku, pokazuje za ile już zużyliście i całą resztę jeszcze macie do wykorzystania tam przez ten okres jednego roku. Azur jest dobrym pomysłem na środowisko testowe. Tak, na to, żeby zobaczyć, szczególnie w momencie, kiedy macie MSDN, jako subskrypcja jest mega największą subskrypcją spośród innych subskrypcji darmowych. Dla tych osób, które nie mają MSDN, a chciałby na przykład taką mocno wypasioną subskrypcję, jest na to sposób. Mają Państwo rozwiązania, podejrzewam, część z Was jest, że tak się wyrażę, firmą indywidualną. Jest taki problem, który w mojej postaci środowiska, do którego można dołączyć, jeżeli firma ma nie więcej niż 3 lata, jeżeli tam nie generuje nie wiadomo jakich zysków i w ramach BizSparka, i jeszcze jest inna oferta, którą zaraz się Pan Wam powie, i w ramach BizSparka również dostaje się MSDN, a w ramach MSDN dostaje się subskrypcję na Azura, oprócz oczywiście tam dodatkowej wiedzy Microsoftowej. Czyli tutaj kompletny luz, bo macie jeszcze mnóstwo do wykorzystania i dobrze by było, bardzo fajnie, że tam z tego korzystacie, jeżeli mają jakiekolwiek problemy z tą subskrypcją, to bardzo prosimy informacje do nas albo. Co jeżeli wykorzystamy tą subskrypcję? A chcielibyście z tego środowiska korzystać w wersji komercyjnej? Nie, po prostu obawiam się, żeby nie wykorzystać tego środowiska i nie dostać później faktury. Nie, nie ma czegoś takiego. Okej, nie ma czegoś takiego. Tam jest po prostu założony ban na ilość, na pieniądze, które macie do wykorzystania. W związku z czym będzie to polegało na tym, że jak wykorzystacie już te 1500 dolarów, będzie informacja o tym, że macie dostęp do subskrypcji, ale nie możecie skorzystać z żadnej maszyny, ponieważ jakby zasób, który mieliście do wykorzystania, przestał funkcjonować. Sposób na to, albo przejść na komercję i kupić, ale musicie to zrobić, nie możecie tego zrobić przez przypadek. Trzeba to zrobić w sposób bardzo świadomy. Jeszcze ostatnie, przyszłym raz do głowy pytanie. My teraz będziemy pracować w katowskich środowiskach deweloperskich i potrzebujemy wsparcia na przykład karty testa do obliczenia. Czy jest coś takiego możliwego, dodanie takiego specyficznego sprzętu? Rysiu, na moją wiedzę niestety nie. To znaczy specyficznego niczego, w sensie przyłączenia tego do maszyny wirtualnej? Dobre pytanie, nie znam na to odpowiedzi. Dowiem się. Takie programowanie kadłowskie typu Hyperwords? Tak, nie jest mi znane. Mam tylko 3D Flow. Ona potrzebuje po prostu wsparcia kart testa, które bardzo szybko robią liczenia bardzo proste, ale efektywnie. I to by nam się przydało. Tak? Dobrze. Skontaktujemy się po i chętnie się tego dowiemy. No, bo koszty takiej karty są ogromne. Tak. No, wiadomo. Dziękuję. Tak. Gdzie mikrofon? Ja teraz pójdę na taką stronę. Ja obiecałem, że nie będę zadawał pytań. Teraz będzie ciężko. Ale podczas prezentacji. Ja nie mówiłem, że nie zadam pytania po prezentacji. No fakt. Ja z tak z innej beczki trochę. Znaczy, ja wiem, że możesz nie znać odpowiedzi, prosiłbym, żebyś nie wymyślała odpowiedzi, jeżeli nie znasz odpowiedzi. Nie zrobię. Znaczy, bo odpowiedź mogła być bardzo rozmyta, chodzi mi o pewne konkrety, dlatego że to, i to nie jest pytanie, które jest po to, żeby tutaj jakieś zadać klina, tylko to jest pytanie, które bardzo często pada od klientów, z którymi rozmawiam, szczególnie na przykład z Holami. Jak jesteście zabezpieczeni przed tym, żeby dane klientów nie zostały w prosty sposób przekazane do NSA lub innych instytucji rządowych, bo jak wiemy z przypadku Yahoo, które ostatnio udostępniło informację o tym, jak wyglądały ich negocjacje z rządem, to wyglądało mniej więcej tak, że przyszło NSA i powiedziało, dacie nam dane i nikomu o tym nie powiecie, albo Yahoo przestanie istnieć, bo zniszczy was i tutaj wymienię nieodne wszystkie możliwe urzędy, które są w stanie nałożyć jakąś karę na to. I tak wyglądały mniej więcej negocjacje z rządem amerykańskim. Pytanie, jak jesteście przed tym zabezpieczeni? Mamy. Jeszcze dodam jedną rzecz, bo wiadomo, że najlepiej być zabezpieczonym tak, że no, czego nie masz, tego nie jesteś w stanie dać, prawda? Teraz
pytanie, czy macie takie rozwiązanie, to mówią, że jak nie macie, to nie możecie zawsze. Poniekąd odpowiedź na to pytanie jest taka. Znaczy, Rysiu tutaj podpowiada szyfrowanie maszyn. To jakby po części jest odpowiedzią na pytanie, ale nawet jeżeli szyfrowanie maszyn jest wprowadzone i przyjdzie do takiej twoje firma, która będzie chciała coś spojrzeć albo gdzieś tam zrecenzować, poniekąd może być niewystarczające, aczkolwiek no nie ma w tym momencie żadnych praw do tego, żeby chcieć zmusić swojego klienta do tego, żeby zwłaszcza, że ten klient jest gdzieś tam dalej i fizycznie nie siedzi w centrum danych konkretnym. No prawda jest taka, że w zasadzie gdybyś mi zadał pytanie, czy Microsoft jest zabezpieczony przed tym, żeby jakakolwiek instytucja przyszła rządowa, rządu amerykańskiego i powiedziała, że musi wyciągnąć dane konkretnego klienta, bo tak, no to odpowiedź na to pytanie brzmi, no pewnie są regulacje, które mówią również Microsoftowi, który jest jedną z firm komercyjnych na terenie Stanów Zjednoczonych, która będzie musiała część danych udostępnić, tak? Natomiast mechanizmy, w sensie technologii, które są wykorzystywane, mówiące o tym, że to ty jako klient jesteś głównym właścicielem twoich danych i nikt bez twojej wiedzy, pomocy, bez twojej ingerencji tych danych posiadać nie może, bo ty je szyfrujesz, ty masz klucze do twoich danych, które również jakby szyfrujesz algorytmami szyfrowania w ramach centrum, no to pewnie nie dałabym sobie za to ręki, że ktokolwiek przyjdzie i wyciągnie i Microsoft powie nie, bo ten klient nie może udostępnić swoich danych, wtedy dane nie zostaną udostępnione. Samo oczywiście jest mnóstwo, jeżeli mówimy o samej biurokracji, jest mnóstwo dokumentów, które dokładnie określają krok po kroku, w jakich sytuacjach Microsoft ma obowiązek, albo w jakich sytuacjach udostępnić dane. Czy NSA bardzo lubi te dokumenty głównie wrzucać do uszczarki. I trzeba pamiętać, że wykładnia NSA brzmi tak, że jeżeli firma jest firmą amerykańską, to nieważne gdzie są serwery, one są terytorium Stanów Zjednoczonych, więc podlegają pod NSA. No tak, tylko że jeszcze również ta sama firma amerykańska ma swoje regulacje dotyczące klientów, które są na terenie Unii Europejskiej, jak rozumiem. W związku z czym regulacje... Dlatego my w Polsce stanęli w Parlamencie Europejskim. W związku z czym te regulacje również Microsoft jako firma świadcząca tego usługi posiada. Mówiące o tym, że w momencie, kiedy jesteś klientem Unii Europejskiej, twoje dane przechowane są na terenie Unii Europejskiej, nie wychodzą bez twojej zgody, bez twojej wiedzy poza teren Unii Europejskiej. Mikrofon? Proszę, proszę. To taki komentarz. Oczywiście, ale do mikrofonu musi tak jeżeli NSA przyjdzie i powie, że tego klienta potrzebują dane, to takie, a nie inne regulacje będą użyte i prawdopodobnie uzyskane te dane. Natomiast tak tytułem komentarza też. Microsoft w tej chwili jest w drugiej raz w sądzie, znaczy w drugiej instancji, ponieważ NSA przyszło i zażądało danych wszystkich danych z Centrum Europejskiego i Microsoft powiedział nie. Po pierwszej instancji sądowej przegrał, więc się odwołuje na to, nie chce udostępnić tych danych, powołując się na regulacje właśnie czysto jakby międzynarodowe, że te dane są danymi klienta. Jeżeli będzie to proces wobec określonego klienta, to możemy to rozważyć, a jeżeli chcecie dostęp w ogóle do wszystkich danych, to nie. Tak jak mówię, w tej chwili jest już druga instancja sądu. Może jeszcze ja coś powiem a propos tego, jak się zabezpieczyć. Tutaj Grysik powiedział, że można zaszyfrować dane na dysku, tak? Można zaszyfrować dane na dysku, jeżeli mamy coś do ukrycia przez NSA i wtedy nawet dysponent tej usługi, jakim jest Microsoft, nie może nic z tymi danymi zrobić, jeżeli tych danych nie rozszyfruje. Trzeba oczywiście stosować odpowiednie mocne szyfrowanie. Nie zabezpieczymy się tylko przed usługiem transmisji, tak? Bo to może być kontrolowane, nie wiem, przez NSA. Można sobie wybrać geolokalizację danych, posłużę. Wybierajcie Europę. Jest spór między Stanami i Unią Europejską dotyczący właśnie danych, ale to jeszcze jak najlepiej będzie sądowi, żeby ten spór wygrał. W tym sensie no, nie wydanie. To jest to dziwne. Z drugiej strony mówmy się też, że kiedy robimy jakieś rzeczy, które tak naprawdę temu NSA są, to trzeba zrobić potrzebne. Większość danych, które są składowane w jakichś tego typu systemach, to nie mają już tego znaczenia. Ale oczywiście no, jest to ważne, co Robert powiedział, że trzeba czasem o tym też pomyśleć. Tak.
jeden komentarz dotyczący tego georeplikacji. Polega po prostu na tym, że nasze dane są replikowane do innego centrum danych, tam w odległości 200 mil od siebie. No i nie ukrywam, za georeplikację musimy płacić dodatkowo, tak? Bo to jest jakby nadmiarowość naszych danych fizycznie każdych razy 3, czyli w sumie mamy 6. Teraz to bym uśmiechnął też sam zarządzie trudno. Nie, ja może ktoś zajmie jest, która myślała ostatnia. To jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na to pytanie nazywa się w zasadzie poniekąd Azure, to znaczy inaczej, można powiedzieć inaczej. Nie ma żadnych ograniczeń polegających na tym, że i tak my jakby również mamy taką wiedzę. Część naszych hosterów lokalnych korzysta z rozwiązanej chmury cloudowej, sprzedając to jako rozwiązanie swoje lokalne. On-premise, że tak się wyrażę. Więc to już nam pokazuje, że ograniczeń technologicznych nie ma. Jeżeli chcielibyśmy poniekąd trochę z takiej chmury publicznej zrobić chmurę lokalną, możemy to zrobić. Jest taki produkt, który nazywa się Windows Azure Pack, darmowy. Polega on na tym, że instalujemy go w swoim lokalnym centrum danych. OK, prawda jest taka, że potrzebujemy do tego Windows Server wersji 2012. Ta konsola wtedy wygląda dokładnie tak samo, jak konsola Azure'owa. Również jedna uwaga, może to kogoś zainteresować bardziej albo mniej, na dzisiaj nie możemy sobie customizować tej konsoli, którą tutaj mamy. Czyli nie możemy sobie włożyć tam swojego własnego obrazu, swojego loga firmy. Natomiast za pomocą Windows Azure Packa my właściwie możemy każdemu użytkownikowi zrobić taki self-service portal. Czyli to użytkownik będzie sobie wyklikiwał konkretny zasób, który chce. Mamy programistów u siebie w firmie, oni ciągle proszą o maszyny wirtualne. Dajemy im dostęp do takiego Windows Azure Packa. Pod spodem tam są maszyny wirtualne, na przykład na Azure i de facto prowizjoning dla klienta odbywa się transparentnie z punktu widzenia fizycznej lokalizacji. A tym wszystkim zarządza Windows Server 2012 i System Center. Ja jestem zaskoczona wiedzą i zaskoczona zainteresowaniem, naprawdę. Mega zaskoczona. Tych koszulek będziemy musieli mieć dużo. Ja już mam drugie pytanie. Co? Druga koszulka? Nie, no rodzina, umarli w rodzinie. No wiem, rodzinę się nie przerywa, wiem. Pytanie ja właśnie też o koszty i czy jest jakiś szczególny, który powoduje, że maszyna na noc jest włączona, żeby nie generować kosztów? Na przykład zahardowana albo uśpiona, ona wtedy nie pracuje, po co, nie wiem, od 12 do 6 rano, na przykład pracowała. Tak, mamy takiego agenta, który może sobie ustawić, jak długo maszyna działa i kiedy jest zdanowana i kiedy się podnosi automatycznie. Dobra. I to jest jako uśpienie, czy jako... Jako shutdown. Jako shutdown, czyli jeżeli mamy coś w ramie, to po prostu leci. I pytanie właśnie też było odnośnie dysku, tak? Jeżeli sobie tworzymy nową maszynkę, robimy sobie na X3, więc mamy od razu cały terabajt, załóżmy, zajęty i od razu do niego wracimy, tak? Nie wdarzy pewnie zajętość miejsca. Ktoś miał tutaj asystentów i wykorzystanie miejsca, które jest na tej wirtualnym dysku. No tak jak powiedział Marek. Nie. No dobra, ale tutaj jakiś sposób, żeby wykorzystać. Żeby nie formatować za pomocą narzędzi, które są w systemie, bo wtedy system będzie, bo wtedy... Blokuje wszystkie bloki, które tak. Się tylko powierzchni podłącza pod maszynę. Ale system też ma narzędzia, które wyglądają kosztowo, bo ten problem, wolumen ten problem ma się robić, bo na... Właśnie, czy mówimy o alkoholu? Wybieram wam głos, panie Maciej. Znaczy... Prawda jest taka, że tutaj się zgadzam, to znaczy dyski, które są formatowane jakby w samej konsoli, w samym Microsoftie, że tak się wyrażę, niestety mają taki sposób, że tak się wyrażę, bycia, że w momencie, kiedy formatujemy 4-bajtowy dysk, my za te 4 bajty będziemy obciążeni finansowo. Czyli to oznacza, że jeżeli wykorzystamy 2 tera, a nie 4, to i tak w systemie miesięcznym Microsoft nas charge'uje za całość dysku. Nie potrafi oddać i wyliczyć tej części, która była niewykorzystana. Czyli to, co sobie klikamy i to, co sobie jakby dodamy, za to płacimy.
No to tak jest właśnie w przypadku Windowsa. No tak jest w przypadku Windowsa, czyli tak. Znaczy, jest też jeden komentarz do tej sytuacji, bo rzeczywiście jest to pewnego rodzaju trudność, że tak się wyrażę, tak? Czyli chcemy być, szczególnie w kontekście modelu sprzedaży, który polega na tym, że pay as you go, płacisz za to, ile wykorzystujesz. Rzeczywiście jest tak, że ponieważ mamy jakby różną strukturę przechowywania dysków, jest tam przechowywanie, znaczy nie różna struktura, ale systemów plików, są tam pliki, są tam bloki, storage i cała reszta. Ja podejrzewam, że również w ramach jakby samego portalu to ograniczenie zostanie zniesione, tak? Czyli będziemy rzeczywiście płacili za to, nie za to, co sobie zarequestowaliśmy, tylko za to, co fizycznie zużywamy, albo za to, co zużywaliśmy w systemie miesięcznym. I w przypadku rzeczywiście maszyn Linuxowych częściej zauważa się te tendencje, że w momencie, kiedy jakby zarequestowaliśmy o 4 tera, wykorzystaliśmy 1, to będziemy płacili w pierwszym miesiącu rozliczeniowym za 4, ale ponieważ nie wykorzystaliśmy 4, więc w następnym miesiącu rozliczeniowym Microsoft zwróci nam różnicę kosztów. I rzeczywiście to oznacza, że płacimy za to, z czego korzystamy. Mam pytanie, w drodze prezentacji pojawiło się FreeBSD. Podczas tworzenia maszyny nie było tego obrazu widać. Dlaczego? Wystarczy jedni pociąg. Nie wszystkie, to znaczy... Zaraz idziemy do samego portalu i zobaczymy, gdzie to jest. Może następne pytanie w międzyczasie? Tak, proszę, proszę odpowiedzieć. Pytanie. Ja mam takie zapytanie odnośnie naliczania opłat za wykorzystaną moc obliczeniową. Tak. Jaka jest granularność tej opłaty? Znaczy tam jest naliczanie minutowe, czy kwadransowe, czy godzinne? O tym już mówiliśmy. To jest naliczanie godzinowe za każdą rozpoczętą godzinę. Rozpoczęta oznacza uruchomiłem. Znaczy stworzyłem, uruchomiłem, działa przez 5 minut. Płacimy za to za godzinę. Ja mam pytanie odnośnie automatycznego skalowania maszyn. Bo z tego, co mówiłaś, no to możemy sobie wybrać rodzaj maszyny, i w sumie nie jesteśmy traktowani za zużycie procesora. Czy wbudowany w nas jest taki automatyczny prowizjoner? Czyli w momencie, kiedy dochodzimy do 100% zużycia CPU, czy trochę mniej, prawda? Tak. Tak jak nas druga maszyna lub upgrade'owana jest, na której jesteśmy. Nie do końca automatyczny, to znaczy przy licznikach, które mamy, możemy rzeczywiście wymusić prowizjoning drugiej maszyny, która będzie rozkładała obciążenie pierwszej. W zasadzie tutaj ta skalowalność jest nieograniczona. Oczywiście ograniczona tylko na tym portfelu. Tak, można tak zrobić. Można tutaj, ta identyfikacja odbywa się albo po zużyciu pamięci operacyjnej, albo procesorowej. Dobra, i drugie pytanie mam takie, jeżeli mamy jakiś dom, który jest stricte batchowy, na Amazonie na przykład można wziąć udział w licytacji i wylicytować tańsze maszyny, prawda? Nie jest nam to potrzebne od razu, tylko powiedzmy chcielibyśmy w ciągu tego tygodnia zrobić jakąś większą pulę obliczeń. Czy taka sama opcja jest w Azure, czy nie ma? Nie wiem nic na temat licytacji maszyn. Okej, dobra, to tyle. Tak, to znaczy jest po pierwsze kilka innych metod, po drugie są jeszcze 2 minuty, ale do czego jeszcze, co jeszcze chcę powiedzieć. Microsoft się ostatnio mocno zaprzyjaźnił z powrotem z Dellem i ogłosił jakieś 2 tygodnie temu taką funkcjonalność, która będzie nazywała się Azure Inbox, czy tam Private Cloud Inbox. Będzie to polegało na tym, że będzie po prostu fizycznie dedykowane urządzenie z częścią funkcjonalności Azure, które będzie sobie można po prostu kupić. I ono będzie tam wykonywało funkcję w określeniu, ale w ograniczeniu do tego, co będziemy, jaką jakość usług kupujemy. Także to też ma być pewnego rodzaju ukłon w stronę osób albo w stronę firm, które być może nie potrzebują całej funkcjonalności Azure'owej, a wybrane funkcje. One będą tam pewnie z jakiegoś tam listowanego modelu. No i wtedy będziemy mieli przewidywaną kalkulację finansową za tego typu usługę. Ja bym chciał odpowiedzieć na pytanie o propos FreeBSD. Podczas prezentacji mogliście zobaczyć coś takiego jak VMDBot, padła nazwa, to jest otwarte repozytorium obrazów maszyn wirtualnych, do którego każdy może wrzucić swój obraz, stworzony przez siebie. I każdy inny członek społeczności, który założy sobie tam konto, może odpalić tą maszynę na swojej subskrypcji azurowej i odkliknięcie.
ludzie z PPSD oficjalnie przygotowali obrazy w PPSD 10.1. One już teraz są chyba za kilka dni to będzie wersja stable. I właśnie w VMT podleżą obrazy w PPSD, właśnie widać na... Nie były widoczne, ponieważ na etapie tworzenia maszyny wirtualnej nie potrzebowaliśmy tej funkcjonalności. A gdybyśmy tam stworzyli sobie website, wtedy byłaby możliwość również wyboru dowolnego rozwiązania. Więcej pytań do Sylwii już w kuluarach, mogliśmy kończyć obiad za chwilkę. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Szczerze powiem, jesteście najtrudniejszą społecznością i najtrudniejszym recenzentem technologii. I nie twierdzę, że tutaj nie bez strachu za każdym razem z Wami się spotykamy, ale dzięki Wam poprawiamy to, co nie do końca na początku zostało dobrze zrobione. Także jakkolwiek by nie było, każdy z Was ma wkład w to, co Microsoft robi. No i na samym końcu powinna być tutaj również prezentacja, jeszcze raz podsumowała, jeszcze jedną chciałam pokazać, ale to już jest na rzeczywiście samym końcu. Jeżeli ktoś z Was nie ma organicznie ochoty na korzystanie z subskrypcji azurowych, no bo nie, ale ewentualnie może, jak już nic nie będzie miał do roboty, chciałby zobaczyć, jak to wygląda, jest na stronach technetowych, to jest Microsoft, taki dostęp do wirtualnych laboratoriów. Nie musicie tam niczego uruchamiać, nie trzeba żadnej subskrypcji tworzyć. Można uruchomić sobie wirtualne środowisko, warunek trzeba mieć Live ID i za pomocą tego wirtualnego środowiska przeklikać sobie na przykład prowizjonik maszyny wirtualnej bez fizycznej subskrypcji, której wcale na początku mieć nie musicie. Po to tylko, żeby zobaczyć, jak to wirtualne środowisko się będzie zachowywało. Oparcie oczywiście jakieś tam środowisko. No i póki co Microsoft jest taki szczodry, że rozdaje Wam, aczkolwiek na temat rozdawnictwa to więcej powie Rysiu, na dzisiaj rozdaje każdemu z Was 600 zł po to, żeby sobie uruchomić subskrypcję. No niestety próbowaliśmy te 600 zł zmonetyzować w inny sposób niż tylko w Azurze. Ciężko nam to idzie. Na razie nie mamy sposobu na to, jak to zrobić. No, też nie można, no. Też nie można. Natomiast jest teraz, póki co, jeszcze trwająca promocja polegająca na tym, że można sobie przetestować środowisko, tak? Dobra, okej, od razu powiem, żeby mnie tutaj nikt nie bił. Aczkolwiek chyba Rosiu i Kasia mają dla Was inną propozycję. Mają inną propozycję, o której będą mówili, bo każdy z Was może sobie założyć subskrypcję testową. Dobra, trzeba karty kredytowej. Nie bić. Ale dla Was Rysiu i Kasia mają ofertę polegającą na tym, że dostaniecie tych kluczy. I do tego nie potrzeba żadnej karty kredytowej, tylko podać klucz. I tam też jest również 500 zł na miesiąc do zutylizowania. Do wyklikania. Jak Wam się nie spodoba, zapominacie, kompletnie nic z tym nie robicie, to przestaje istnieć i nikt nawet nie wie, że cokolwiek skalaliście się Microsoft. Dziękuję Wam.